Witam w rzucie okiem Mata. W tym odcinku opowiem wam o grze Mortary Assistant. Gra Mortary Assistant to jest taka gra, gdzie wcielamy się w pomocnika tam w kostnicy. Naszym celem jest oporządzenie trzech ciał, aczkolwiek oporządzenie tych trzech ciał i przygotowaniem ich do pochówku, co łączy się z tym oczywiście zaszywaniem ust, tam zamykaniem oczu i tak dalej, i tak dalej. Musimy całą procedurę po prostu oczyszczania jakby ciała, wysysania tam płynów tych ustrojowych i tak dalej. Musimy tą całą jakby procedurę dokonać. Na jednej zmianie mamy do czynienia z trzema ciałami, a w późniejszym czasie dochodzą po prostu jeszcze inne rzeczy w postaci demona, bo oczywiście oczyszczanie tych ciał to jest jeden z takich punktów, natomiast drugie dno tej gry jest to właśnie, że głównym naszym zadaniem tak naprawdę jest wypędzenie demona z jednego z tych ciał. I po prostu, żeby tego dokonać, to musimy zgadnąć, które ciało jest opętane, tam na podstawie różnych znaków dawanych nam przez grę. A oprócz tego dzieją się różne eventy, w tym międzyczasie ten demon próbuje nas opętać, próbuje nas po prostu jakby wejść w nasze ciało i my musimy temu zapobiec właśnie spalając właściwe ciało i po prostu dokonując tych egzorcyzmów. Oczywiście gra jest horrorem, dość takim mocnym horrorem, więc nie polecam tej gry komuś ze słabymi nerwami, bo po prostu gra naprawdę jest mocnym horrorem. Teraz idziemy już do kostnicy, jedziemy. Zaczynamy zawsze w naszym mieszkaniu i tak jakby ruszamy do tej kostnicy naszym autem. Po przybyciu na miejsce musimy się udać do środka. Jeżeli chodzi o demony, które wypędzamy, jest ich kilka rodzajów i ogólnie gra ma też 6 zakończeń. Nie wiem, na czym te zakończenia polegają, bo dopiero udało mi się zdobyć jedno z tych zakończeń. Tutaj mamy taką karteczkę. Zanim jednak będę kontynuował tak rozgrywkę całkowicie, tutaj możemy sobie sprawdzać, jak mocno jesteśmy opętani. I taki rysunek oznacza, że jesteśmy 0, mamy opętania. Zanim będę kontynuował jednak rozgrywkę, to opowiedzmy sobie jeszcze troszkę o tej grze. Ogółem oceniam ją mniej więcej na 8 na 10. Jeżeli chodzi o grafikę, nie jest jakaś mega dobra, ale nie jest zła, jak widzicie zresztą. Jest całkiem spoko grafika. Oporządzanie ciał początkowo może wydawać się skomplikowane, jednak po jednej, dwóch wartach już mamy to opanowane. Podobnie zresztą jak wypędzanie demonów. Początkowo wydaje się skomplikowane, ale w późniejszym czasie jest już w miarę oczywiste. Po prostu musimy znaleźć wszystkie cztery sigile, czyli pieczęcie. Każda pieczęć ma literkę i potem to musimy porównać sobie z komputerem, odgadnąć, które imię jest właściwe dla demona. Następnie na tabliczce trzeba ustawić to imię demona, a następnie tabliczkę postawić na właściwe ciało, i co spowoduje zapieczętowanie demona w tym ciele i wtedy spalić to ciało, dzięki czemu demon zostanie wygnany. No i to właściwie na tym polega rozgrywka, natomiast oprócz tego jest po pierwsze kilka demonów, po drugie każda warta ma inne jakby eventy, czyli inaczej nas ten demon próbuje opętywać, mamy inne po prostu wydarzenia, inaczej nas gra troszkę straszy i tak dalej, więc jest o tyle ciekawie, że po prostu jest tych wydarzeń kilka. No i jest, tak jak mówię, 6 zakończeń. W wersji Definitive Edition teraz, co wyszła, jest 6 zakończeń. Wcześniej było 5. W wersji definitywnej dodano jeszcze troszkę tych właśnie eventów, czyli tych różnych zdarzeń, różnych tych strachów. I gra jest dość mocna. Zresztą teraz, jeżeli będziecie chcieli, zostańcie ze mną, to przejdziemy sobie całą jedną wartę. Jedno przejście zajmuje mniej więcej od jest osiągnięcie, że można poniżej 45 minut przejść grę, natomiast jedno przejście zajmuje mniej więcej między godzinę, półtorej. I wiadomo, gra ma duże replayability i chodzi o to, żeby tych powtórzeń zrobić kilkanaście, zanim się odkryje wszystkie sekrety gry. A oprócz tego oczywiście gra ma sporo sekretów. Teraz rozpoczniemy sobie właśnie jedną tą wachtę. Ja sobie jeszcze tylko sprawdzę, czy mi się nagrywa. Tak. Nagrywa się.
tutaj bierzemy sobie jeszcze do ekwipunku dyktafon. I ruszamy na naszą wartę. Najlepiej zacząć wartę oczywiście od wzięcia tutaj. Tutaj są takie kasetki. To są raczej takie podpowiedzi. Od razu bierzemy sobie jedną tą. Tutaj sobie sprawdzamy komputer. Pierwsze od 0559. Ten kod się zmienia za każdym razem. Demony mogą być z jednej z trzech tych grup. To jest też taka podpowiedź. Gdzieś tutaj mamy pierwszy sigil. Gdzieś tu jest ten pierwszy sigil. Tu się nam spaliło, więc tu gdzieś musi być. Jest, na drzwiach. Jest na drzwiach i mamy to Z-kę. Przeszkadza mi ten dźwięk, mógłby już zamknąć mordę. Mamy Z-kę, zapisujemy sobie, ja sobie zapisuję na osobnej kartce, bo... Jedziemy po pierwsze ciało. Jedziemy po pierwsze ciało. Zobaczmy sobie imiona ciał. Nathan Shaw, Christe Beck, Mason Browning. Dobra, weźmiemy od Masona Browninga zaczniemy. Bo właściwie na początku to jest obojętne. Teraz musimy sobie wziąć kolejną karteczkę. Bo nie wiadomo, kiedy pojawi się nam następny sigil i wszędzie jak łazimy, to najlepiej jest po prostu mieć ze sobą już karteczkę, żeby sobie sprawdzać, czy przypadkiem gdzieś tu w pobliżu się nie pojawił sigil. Musimy przegląd ciała zrobić. Przegląd ciała możemy robić... z dowolnej strony. Ważne tylko, żeby nie pominąć żadnego znaku, bo nam gra nie zaliczy. O, jak mówi bohater gen, there we go, to oznacza, że mamy to już wykonane. Teraz wprowadzamy do komputera. Record system. Najpierw wprowadzimy sobie wiek oraz imię. Teraz wprowadzamy right shoulder, left shoulder, left arm, right leg. Im więcej jest tych, ten ma akurat ile 5 blizn, im więcej jest blizn, tym większa szansa, że to jest właśnie właściwe ciało. Aczkolwiek nie jest to powiedziane, że
to musi być właściwe ciało. Teraz drukujemy, zanim nam się wydrukuje. Zabieramy. Oczywiście eventy się rozkręcają też powoli. Tutaj dajemy raport z przeglądu ciała i teraz pierwsze, co musimy zrobić. Zauważyłem, że też tego nawet nie wiedziałem. Myślałem, że zawsze wszystko będzie w tym samym miejscu, a tu się okazuje, że jeszcze nam, kurde, zmieniają miejsce tych wszystkich rzeczy i nagle są w innym miejscu. Tutaj na przykład w tej górnej szafce teraz nie ma nic, a my, o właśnie, musimy wziąć to. Sfridiu Troad, no. I jeszcze potrzebujemy do tego needle, czyli strzykawki. Tu coś jeszcze jest. Ja pierdolę. Boże, zgasił mi światło. Aha, Flexi Bug jest tutaj. Gdzie są strzykawki? Znaczy, gdzie są te? Musimy znaleźć. Tutaj. Nie, to są AE kapsy. To są AE kapsy. To jest do tego, ale gdzie są? Igła z nitką, gdzie jest? Do cholery jasnej. No nadal nie mogę znaleźć tej igły z nitką. Tutaj są położone te. No potrzebujemy igłę z nitką. No tutaj jest jakiś tam spis. No tutaj nie ma. No gdzie ta igła z nitką? A tutaj jest. Dobra. Boże. Najpierw musimy zrobić mu na twarzy dziurki. Teraz zaszyć. Otworzyć do końca oczy. Mamy kolejną rzecz na liście i teraz musimy zmiksować miksturę, która zastąpi. Nie przejmujemy się telefonem w ogóle. Metanol jeszcze. Gdzie jest metanol? Tu jest metanol. Teraz musimy wziąć to. Skalpel.
I teraz skalpel, a skalpel tu jest, dobra. Kurde, ktoś zgasił tutaj światło znowu. Dobra, zamknijmy sobie te drzwi na razie. Tak, i tutaj dajemy tak, i teraz musimy... Co to było? Ło kurde! Ja pierdziu! To chyba jest to ciało. To chyba to ciało jest. Tu gdzieś były chyba te. Tak. Potrzebujemy tej rurki, żeby podpiąć pacjenta. W międzyczasie okej, bierzemy to, zaszywamy. Teraz bierzemy to. Bierzemy to. I teraz musimy jakby wypełnić ciało tymi jakby fluidami. Jak mamy to zrobione, to... No, musimy jeszcze iść teraz tam. Od razu sobie wtedy sprawdzimy, czy przypadkiem tu się gdzieś... Łoż kurde! O kurde, co to? Jakieś małe foto 1970. Pełny numer powinien wynosić 6. Okej, tutaj mamy kolejny, to jest kolejny sigil, udało się znaleźć. Te sigile się właśnie pojawiają w trakcie naszej rozgrywki. Mamy już 2. Jak będziemy mieć 3, to możemy spróbować wtedy... O kurde, tutaj się już zaczyna rysować. Za chwilę będzie można poszukać w tym... Teraz te chusteczki trzeba wziąć. O właśnie. I trzeba go teraz oczyścić mu tutaj twarz.
All right. No i teraz zwrócić ciało. Ja sobie jeszcze skoczę po, bo nie wziąłem ze sobą kolejnej pieczęci. Trzeba raczej sprawdzać tą pieczęcią, żeby jak najszybciej wykryć imię tego. Najbardziej podejrzany na razie jest tamten pierwszy, nie? Bo demon narysował na nim nawet ten krzyż do góry nogami na brzuchu. Aczkolwiek nie wiadomo. To będziemy potrzebować na start, ale... jeszcze tutaj. Z tej strony nie ma, z tej strony była tutaj ta rana. Dobra. Ręka. Nie ma. Noga. I to wszystko, przynajmniej tyle jest plus, że wiemy od razu. Entry 2, wiek, imię, głowa, left shoulder, nic, right shoulder, aż dwie, right leg, left leg. Są jeszcze korki, które należałoby wziąć. Emblem report. No właściwie tyle. Tyle, dobra, teraz weźmy sobie igłę. I eje kapsy. Gdzie te eje kapsy były? Możemy tutaj zamknąć, żeby nas nie stresowało. To mamy z głowy. Tak, teraz miks... O kurde, felek. O, to są takie... Wiadomo, jak to się mówi, strachy na lachy. Ale człowiek, na człowieka działa to. Metanol i glihydratę.
musimy teraz wziąć to. To i skalpel. Odcinamy. Tak. PC tubing. Zanim nam się tam zrobi, sprawdzamy sobie tutaj, czy gdzieś się nie pojawił ten trzeci sigil. Bo drugi mamy tutaj. Chyba tam już się skończyło to. Na razie się nie pojawił trzeci sigil. Zamykamy. Teraz bierzemy to. Kurde, coraz tutaj bardziej jesteśmy jakby opętani. Nie wiem, czy to przypadkiem nie oznacza, co teraz się działo, że już trzeci... Ja pierdziu. Za oknem jakaś babka stała. No i gra moim zdaniem, jak na takiego jumpscara, jest jedna z lepszych, jakie grałem. Dlatego te 8 na 10 to jest taka w pełni zasłużona ocena. Znowu dzwoni telefon. Nie, odbieramy. Tak, teraz musimy iść tam. Teraz musimy iść tak. O, shit. O, shit, gdzieś nas wciągnęło. Hello? I need to report a missing person. She has a drug problem. Ona jako na studiach miała problem z narkotykami. Łoż kurde. No i taką miała wizję jakąś z przeszłości. No ale nie ma tutaj na razie nowej sigil, ale trzeba przejść, bo za chwilę się powinna pojawić, bo to już w końcu drugie ciało kończymy. Ale na razie nie ma.
I can't use that here. Teraz. Teraz czyścimy twarzyczkę. All right. Tamten pierwszy, nie? Bo tego tutaj nie widzieliśmy. No, to pierwsze ciało to jest chyba to ciało właściwe, tylko brak... Chociaż tutaj ta powiedziała coś, nie? Kurde, ciężko stwierdzić, które ciało jest. A tamto wyjechało sobie. No, ewidentnie to pierwsze ciało ma najwięcej tego. Czyli gdzieś tu jest trzeci sigil. Trzeci sigil gdzieś tu jest. A jest tutaj na ziemi. Ha. Trzeci sigil to jest H. Możemy iść sprawdzić sobie teraz. Zawsze warto wziąć od razu tą, ale możemy teraz sobie sprawdzić, czy przypadkiem już nie możemy odgadnąć demona. Nick Shift. Albo to, bo się robi kółko, nie? Tak, robi nam się kółko i tu robi się nam Z-ka. No to szukajmy tutaj. Desolation. Mamy tak. Mamy tą Z-kę z kółkiem. Tą. Jest H. Ale więcej Z-ek z kółkiem nie ma. Tego znaku nie było. Drugi znak był ten taki T. Czyli tutaj nie będzie. Na pewno tego tutaj nie ma. Cofajmy. Czyli w Immolation prawdopodobnie będzie ten interesujący nas. Demon? Zaraz. Z-ka z kółkiem. Tu jest H, tu jest to, ale nie ma Z-ki z kółkiem. Jest Z-ka z kółkiem, jest to, a jest to, ale nie ma Z-ka z kółkiem. Tutaj Z-ka z kółkiem, to H. Kowos. Czyli H u góry. T tutaj. Z-ka z kółkiem u dołu. I tutaj ten taki potrójny znaczek.
Czyli ten demon, który teraz nas prześladuje, to jest na 100% Kovos. Czyli możemy sobie tutaj zrobić Kovos... Boże. Możemy zrobić Kovosa. Zetka z kółkiem. Na dół. To z prawej. Potem to z lewej. I H u góry. Take mark. Ja myślę, że to jest... to ciało. Bo on się i wysunął. Musimy chyba wziąć go tam. On miał dużo też tych znaków. Procentowej pewności, czy to jest to właściwe, nie mam. Tu coś spadło. Ale szczerze mówiąc, chcę zaryzykować. To ciało dawało najwięcej znaków. Zobaczymy. Dwa osiągnięcia. To nie jest powiedziane, że jeszcze mamy dobre zakończenie. Czy wybraliśmy właściwe ciało? Pytanie. Bo jeżeli się pomyliliśmy z ciałem, to... Sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival, and I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger, but I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better, suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear. Or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life.
Normal. Right. It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. No. No i tak mniej więcej właśnie wygląda Beat the Game Once. Pierwszy raz mi się udało przejść grę, jak widać, w sensie takim, żeby wybrać właściwe ciało, bo już raz przeszedłem, ale złe ciało wybrałem. Ale teraz na tym ciele było tyle znaków, samo się wysunęło, te znaki i tak dalej, więc... No udało się. Jak widzicie, mamy teraz dwa endingi, trzeci i pierwszy. No i dobra, tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało. Trochę szkoda, że w grze nie ma języka polskiego, by to ułatwiło, ale może zrobię taki odcinek z poradnikiem, jak właśnie, no, jak dokonywać tych wszystkich czynności, bo dla osób, które nie znają angielskiego, może to być skomplikowane, bo wszystko jest napisane, no, ale jak nie znasz angielskiego, no to możesz nie do końca zrozumieć. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszonka. Hejo. W sobotę i w niedzielę będą dwa odcinki z tej Mortal Assistant, więc zapraszam do oglądania.